My, Jan, książę Sapieha, Herbulis, starosta brasławski, kanclerz królowej Polski Heleny, wojewoda podlaski i witebski, najwyższy sekretarz Wielkiego Księstwa Litewskiego, marszałek hospodarski, protoplasta kodańskich Sapiechów. Drugiego sierpnia w Kodniu rokroczny jarmark sapieżyński organizowany przez gminę Kodeń, przez gminę Centrum Kultury, Sportu i Turystyki. Wstęp oczywiście jest bezpłatny. Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców powiatu bialskiego, mieszkańców województwa lubelskiego, ale jesteśmy przekonani, że do Kodnia wtedy przyjedzie wielu mieszkańców z całej Polski. Bardzo wiele atrakcji, dlatego że w tym roku dodatkowo Towarzystwo Przyjaciół Kodnia będzie organizowało również Podlaskie Lato z folklorem, które będzie finansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. I właśnie na tych dwóch imprezach będą wspaniałe atrakcje. Między innymi gwiazdą wieczoru to oczywiście będzie zespół Śląsk, który o godzinie 20 przedstawi swój spektakl. To jest top of the top, jeśli chodzi o tańce ludowe w Polsce, ale również w tym samym dniu przyjedzie zespół artystyczny Wojska Polskiego, który będzie występował o godzinie 18. Jarmark się rozpoczyna od godziny 12, to będzie msza na Kalwarii Kodeńskiej na ołtarzu głównym, później przemarsz na boisko Ojców Oblatów właśnie na Kalwarii Kodeńskiej. Wtedy będziemy mieli występy zespołów ludowych, między innymi Kresowiak z Woli Uchruskiej, między innymi zespół tańca ludowego Włodawiacy, ale również będą pokazy konne kaskaderskie. I oczywiście to, z czego jesteśmy bardzo znani, czyli wspaniałe produkty regionalne, produkty rękodzielnicze. Będzie jarmark, przyjadą wystawcy z województwa lubelskiego. Będzie też dużo atrakcji dla dzieci, alpaki, dmuchańce. Bardzo serdecznie zapraszamy. Jestem przekonany, że to będzie wspaniałe wydarzenie, które połączy zarówno aspekt historyczny, nawiązujący do rodu Sapiechów, kulturalny, związany z występami zespołów ludowych, ale jednocześnie będzie to wspaniała promocja południowego Podlasia i Kodnia. Bardzo serdecznie zapraszamy na to wydarzenie. Myślę, że dla każdego coś miłego i jestem przekonany, że 22 sierpnia spędzicie Państwo wspaniały dzień w Kodniu.